Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmina. Przyznam się wam, że poza nagrywaniem to gra mi się wysypała. W sensie, że w poprzednim odcinku mi gra się skończyła. Znaczy jak ja skończyłem grać, to gra mi się wysypała. I jeszcze przed nagrywaniem tego odcinka zagrałem w nim kości, to wygrałem za długą rundą. I przy okazji tam, gdzie był ten jakiś kamienny młot, to go sprzedałem. Kosztował bodajże 80 orenów. Co mnie zdziwiło, że kamienny młot, w sensie, że patyk przywiązany kamieniem u czubku, jest o wiele droższy do sprzedania niż sztylet zwykły, który kosztował bodajże 10 orenów. Ale dobra, zacznijmy porządnie już odcinek. Czas leci już. Symbol wiecznego. Ta. No to daj, u niego sprzedawałem rzeczy. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. No, musiałem na chwilę wyłączyć mikrofon, bo coś mnie kasze zaczął męczyć. Także więc, Znowu 100 orenów, pomogę ci. Ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi. Przeklęte umarlaki! Nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą! A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta! Mówi nam o utopcach. Teraz bardzo przepraszam, ale chcę zamknąć tu okno, bo ktoś sobie wymyślił, nie wiem co. Akurat jest zimno, więc będzie to lepiej. Tak. Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem rzeki. Wyłażą z wody po zmierzchu. No tak. Wiedźminie? No dobra. Powiedział nam wszystko. Przy okazji będę mógł też zrobić to... Boże, przepraszam, za ten mikrofon. Będę mógł zrobić to... A zlecenie na tego stwora, co wychodzi jeziorem. No i teraz, jak widzicie, gad szybciej chodzi. Nie wiem, od czego to zależy. Czasami powoli szedł, czasami za szybko chodzi. No, coś tak dziwne tam, wersja rozszerzona, no ale... Nie ma się co czepiać, po prostu... Wiedźmin 1. No i autozapis. Ja bym nie mógł tam wszystkich. No to jest ciekawe, że mi to jest takie parowanie ciosu. Nie. Teraz możemy sobie tylko wyciągać to, co było ważne. Nawet ktoś miał oreny z tych potworów. Nie pogardzę. No kurde, bogaci. Oreny zjadali. Ciekawe, czy było... Ciekawe, czy większą pulę zjadali. Jeden się musiał dograć. Dwóch. Trzech. A te skrypty. Geralt, co ty robisz? The fuck? Geralt. Łos, pokój się. Fajne, że... Mordujemy wszystko! Tak, i wyskakują gasnody. A, atakują nas. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Harren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować.
obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen, wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury Wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Ja i mamy tutaj opcję wyboru. To tak, albo posłamy im wziąć towary, albo im ten... albo powiedzieć, że po prostu nie dotykają tych skrzyń, wtedy nas zaatakują. I to jest bodajże tak, dwóch krasnoludów, co z tym silnych można ich pokonać. On i chyba jeden ten, no z tym szybki. Jeszcze zostają je chyba dwóch łuczników, chociaż już nie pamiętam, czy to był on jeden sam, jako z tym szybkim. Ale tak, jak im pozwolimy wziąć towar, to chyba dostaniemy trochę pozytywnej, że tak powiem, reputacji u Skojater. Chociaż tak, jak pewnie powiemy Harenowi, że... że jako Skojater wzięły ten, to... ten nas opieprzy, że nie, czemu nie dostaliśmy zapłaty i tak dalej. Także więc dajmy tą drugą opcję, bo zwykle tą dawałem. Pracuję dla Harena. Będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. Tia. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyń. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! O, jednak się myliłem. Bo mi się obudało, że było ich więcej. Dobra, tu została ta kraterka. I tam jest jeszcze jeden z krater. To łucznik. No dostałem strzałą. Czemu ty się cofasz, jak mnie atakujesz? Ja... te męskie sztylety się nie opłaca wziąć. Męski miecz żelazny, to się na pewno weźmie. Co jeszcze? Ogrodu... zawsze długo się przyda na produkcję innych eliksirów. Chociaż zwykle to... to chyba długodu korzysta jako do produkcji petard. To jest, powiem wam tak, że jak grałem tylko Wiedźmina 1, to ani ja z nim nie wykorzystałem petardy podczas walki. Tak jakoś wyszło. Ale dobra, mamy już jedno zadanie zrobione. Jeszcze został Miku i Odo. No, to są jakieś szczątki. Będę mógł to sprzedać temu Harenowi. Wtedy miecz i sztylet. A dobra. Na wypadek wypiję jaskółkę. Bo idę zapolować na tego wielkiego utopca. A co widzę, że tutaj nie ma przejścia, bo czemu Bogart nie potrafi skakać. Wiedział oczywiście koło młyna ten gość, ten typek. Najśmieszniejsza sprawa, że mam... jesteś mówienicą Wes, ale... o Jezu. Ale jest noc. A na sobie się wieczorem pojawia. Za mało mi płacą.
Tak, wiem. Dobra, weźmy to. Garać się uspokoił. Machanie miecza. Dobra, teraz tu będą nam się pojawiać. Znaczy powinni się pojawiać. Dobrze. To teraz nie chcę się pokazać. Dobra, myślałem, że tu zrobię dwie misje na nas, ale widzę, że coś nie chce. I czy się nabiegałem na tam. Znaczy, to ja wiem. Że nie będę musiał ciągle trzymać klawisza W. No to tak sobie pobyć teraz jako... typ, nie wiem... oddalony, jeszcze jest chyba typ taki. Z takim przybliżeniem. A dobra, weźmy ten. Może nie będziemy mogli na takie odległości iść. Znaczy kazać Geratowi, żeby szedł na daleko. No jestem trochę zdziwiony, że coś w tamtym przeciwnik się nie chciał pojawić. Ja nie wiem. Tylko mi się pojawiał tam, no tam gromada była tych utopców. No nic, najwyżej pomedytujemy tutaj, bo pójdziemy do Helena, żeby nam pozwolił. Chcą przespać się. Dobra, dom do Helena. Znaczy drzwi do Helena. Boże, dom do Helena, ja wiecie. O! Łobudź się facet w końcu. Ja, Helen tu śpi. Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. A, tutaj oczywiście to zadanie z jakimś Hugiem. Co za tam mówię? Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Popytam. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. No w sumie to tutaj nie wiem, czy to jakieś zadanie było. Kolejny mamy ten. I 200 alen dostałem. Wiedźminie? Chyba za ten towar, co to pilnowaliśmy. Czym handlujesz? Fyf, pokaż, co... Znaczy za to, że zabiliśmy te elfy. Ja tak, zgadniemy jeszcze to. I to. Chyba mamy już 800 alenów. Wiedźmin... Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy Miś Kudłacz w zimie. Bez zbędnych pytań. Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. Daj, dostaliśmy. Ajajaj, to głupio zrobiłem. Miałem się przespać. Wiedź. Dobra. Ta wiem, że trzymam tamty.
Zrobimy teraz to. Nadal usprawnimy sobie to. Bo naprawdę teraz będziemy walczyć z gulami. No to za 22 godziny. Teraz wyjdziemy, dostanie zapis. Może teraz się pojawią te utopce, jak nie to nie wiem. A chętnie bym chciał teraz to zrobić. Pozabijać te utopce. Nie takie utopce tu. Chodzi mi o to, ale dobra. Agu. Super. A dobra. Gerard magiczny sposób dość innego typa. Bo tędy nie przechodzi się. Dość dziwny pomost. No ale szkoda, że nie. O Jezu, jeszcze ta bestia. Jak ona zawsze wyje, to potem mamy coś takiego. Nie, co chwilę coś, no nie? A dobra. Czaszek nie potrzebuję, bo mamy już, to się przyda, to... W tym razie same składniki się przydadzą. Bo naprawdę, do tworzenia wszelkiej maści... Ile tych utopców? Bez kitu. Come on. Macie kiedy się pojawiać? Gesty jedna. Dobra. Wrócimy teraz tam, bo były tam utopce. Poduszny? A co ty poduszny tam robisz? Zobacz mi się. W nocy ścigały mnie jakieś stworzenia, ledwie uszedłem. To po co jeszcze raz w nocy chodzisz? O, teraz jest tu utopiec. Jest. Ten Nadir to jest właśnie ten stwór jakby... Muszę z niego pozyskać trofeum, żeby ktoś nam zapłacił. Dobra. Bardzo byłeś pomocny. Teraz jak widzicie, to jest naprawdę spory kopiec. I mam bardzo... Jezu, jak mnie bije. Ja pi... Uwalenie. Jest! Moje szybkie zabicie. Boże, tamte... Po prostu nie patrzę na życie, jak ubywało, jak oni mnie zaatakowały. A to mamy łeb. Język to pierca. Pozbierajmy te. Przy okazji chodźmy zabić tych dwóch. Co ostały? Chciałem się pokłosić, podjechać akurat. A dobra. Mamy kolejnego zabitego. Kolejne punkty rozdałem przecież. A oczywiście to tak, jak gramy tego też kościanego pokoju, to zdobywamy doświadczeniem, bo robimy jakby zadanie. I to jest bodajże, że za każdego pokonanego to doświadczenia. Ale to na razie na tym. W tym rozdziale dostajemy po 100, w dalszych to będziemy dostać po więcej. Bo w końcu to jakieś niby bardziej doświadczeni przeciwnicy. Ale boski. Dobra, teraz pójdziemy się przespać. Łeb potem zaniosę.
Znajdźmy minimy te utopce, co tutaj się pojawiły. Nie wiem po co. Teraz sobie prześpimy do rana i pójdziemy do Mikula. Bo trzeba te... co? Co to był za tekst, a nie kroku dalej? The fuck? Nie mam pytań. Dobra, idziemy. Oczywiście, że racje muszą być. Ja i ten umanie, ten łeb na nodze jest piękny. Wygląda jakby... Geralt wyciął tylko facjatę, a to jest niby głowa potwora. No ale co zrobić? Tak wymyślono. Tu już mam poziom. 6. No to już całkiem nieźle. No, idziemy pogadać z tym Mikulem. To jest jedyny strażnik, kto się rzucał oczy. Spać mi się chce. Wstać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... krawantanana. Długo jeszcze będzie ta krawantanana obowiązywać? Dowódca wie. Ja pojęcia nie mam. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glejt pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak łodniego? No, oczywiście, przekły sławy. Pokazujemy pieścień, bo przynajmniej pieniędzy nie będę tracił na jakieś bzdety. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy, ty łod wielebnego. Mhm. Okay. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z krasnalem Zoltanem. Z Zoltanem, powiadasz? Ja i oczywiście możemy z nim zagrać chyba w kości. Za mało mi płacą. Ale na wypadek zrobimy zapis. Wiele... Nie wiem, wiele... Mówisz, że kości spaliłeś. A mnie się widzi, że to dym w oczy. Niby skąd? Zoltan mi powiedział. Nie obawiaj się, ja też jestem graczem. Stracha żeś mi napędził. Przyjdź tu kiedy zagrać. Nudno stać cały dzień. Zagramy teraz. Kula 10 orenów, ja pierdzielę. Bogaty jesteś. Dobra, co mamy? 2 jedynki, 2 czwórki. A ten co ma? Aha, 2 piątki i 1. To są mnie. Co to wygra? Proszę, 4 albo 1. A ten pewnie rzuci tą jedną kostką i będzie miał 1 albo 5. Mówiłem! Proszę kości, bądźcie milsze dla mnie. A nic? A ten to oczywiście dużo. Na boskie. No nic, zostaje 6. Wow, 2 czwórki, Sisi. Mamy 3 trójki i tak wygrał. Chcę Wiedźmin! Wiedźmin, Wiedźmin i kości! O, posz. Koniec, osmanowane. No ale to wina gry. Matko Boska! Jedno. Ostochowska. I znowu brak screen wczytywania. Ach, ta gra.
Łoża, jak nie powiem. Wielebny... Mów... Nie... Zol... Mogłem wcześniej tą sesję dać, ale dobra. Zróbmy te kości. Jęczą krowę słyszałem, że... I ten co teraz ma? Trójkę. Trzy trójki ma. Aha, bo mam dwie pale, to będziesz obstawiał jak najwięcej, tak? Ile? Nie musisz aż tak ze mną dyrygować, gościu. Proszę, piątka. Jest. Oby ten nic nie ma. Żadnej trójki. Piątka i trójka. Kurwa, miał czwórkę. Rany boskie. No chore tam krowa jest. Super. I co, to będzie dojechało? Nie. Teraz co mi szkodzi zostawić te dwie. Co nic mi nie da. Dwie szóstki mam. A ten też ma dwie szóstki. Dlaczego on wygrał? Pytam się, też miałem dwie szóstki. O Jezu. Jedź mi cały kuźwa mać. Ta dawno przestał grać w kości. Piękny gość, zadychę stawiamy, a i tak na podwyższa tak grzepiecie. Teraz próba chyba do 200 to średnów, a nie ja pierdzia. Wiele... Wiele... Masz dycha i zakrysk. Manie, chyba to będę bił poza odcinkiem, bo to jest strata czasu. Bo widzicie, jaka gra potrafi być chamska. Dwie trójki, albo dwie szóstki. Nie, najlepiej mi rzucić jakiś bier. No teraz mam po dwie czwórki, tak. Albo cztery piątki, no na niestety. I znowu nic! Ja pierdzielę. Teraz będzie ten sto podwyższał jak... Nie powiem, bo... Pozostaje mi tylko coś takiego głupiego zrobić. Co on? Mam dwie szóstki tylko. O proszę, wygrano. Teraz jest ostatnia szansa. Czwórka, czwórka, piątka, piątka. A ten ma jebanego fura. I co, wygrałem? Aha, teraz się stara na bardziej polecieć. Remis? Jak to remis? A, miałem tą samą sytuację co ja. Okej. No ma nie super, ostatnia rozgrywka. Dobra, teraz tylko czwórkę zrobić. Ma dwie szóstki. Kurde, czwórka albo szóstka. Znaczy, szóstka albo trójka musi być. Jest trójka. Mamy furo. Oby ten nie w samych szóstek. Albo jedną. Aha, wygrałem! Oh yeah, 912 lenów mam. Don't fuck with me. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy, ty łod wielebnego. Dobra, mam dużo czasu. O, nie mam już za co grać. Przerąbałeś całą forsę, debil. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A ja, żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się.
Martwiejce, powiadasz? Proszę, panie. O, 200 renów. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Ciekawe, skąd wyczaśniesz te 200 orenów, co ci zaombałem. Dobra. Oczywiście Gat gra na jakiejś speed teście jest od nas. Nie wiem, tak się cieszę, że zacznę szybciej biec. No dobra, w sumie to niedługo będzie koniec odcinka. Nie wiem, może, nie wiem, czy chcecie oglądać, jak gram w te kości, czy nie. Oczywiście czasami skrzyczy już mi tu. No, to na razie tyle było, zagrajmy w Wiedźmin. Żegnam się tutaj z wami, na razie.